Witajcie kochani w kolejnym Aceranku. Dzisiejszy nagrywam w takiej krótkiej podróży i chcę podzielić się słowem, które pochodzi z księgi proroka Amosa. Prorok Amos w 5 rozdziale swojej księgi w wersecie 4 powiada tak: bo tak mówi Pan do domu Izraela: szukajcie mnie, a żyć będziecie. Jakże niezwykle trafne są słowa, które Bóg skierował przez proroka wtedy do Izraelitów, a dzisiaj kieruje je do nas wszystkich. Do nas wszystkich, o ile wierzymy Jezusowi Chrystusowi. Pamiętajmy, że w tym czasie kompletnego zamieszania, w tym czasie, kiedy wiara wielu ludzi jest poddawana nie iluzorycznej, ale rzeczywistej próbie, słowa proroka brzmią zupełnie inaczej niż jeszcze nie tak dawno. Szukaj Boga, a będziesz żył. Co to oznacza? Co Bóg chce nam wszystkim powiedzieć, nam wierzącym ludziom? Bóg chce nam powiedzieć, że nie ma życia poza Nim. Że nie znajdziesz życia poza Nim. Że nie znajdziesz nadziei poza Nim. Bóg więcej mówi. Bóg mówi: nie przeżyjesz, jeżeli nie będziesz ze mną. Jeżeli nie staniesz u mojego boku. Jeżeli twoja wiara nie przyprowadzi cię przed moje oblicze. To trudny czas, przyznajmy. I dzisiaj wielu ludzi licytuje się na to, kto tę wiarę ma bardziej prawdziwą. Z jednej strony, cokolwiek ktoś powie, to nie ma znaczenia. Widzimy po prostu panikę i tchórzostwo wśród wierzących. To nie podlega dyskusji. Z drugiej strony, widzimy szaleńców, którzy mówią: my nic nie zmieniamy, a jak ktoś zachoruje, to my go uzdrowimy. Do tych ludzi mam naprawdę wielką prośbę. Znajdźcie najbliższy szpital, gdzie leżą chorzy zarażeni koronawirusem i po prostu idźcie ich uzdrowić. W ciągu kilku miesięcy będziecie mieli kościoły, które liczą dziesiątki tysięcy ludzi. Cieszyłbym się, bardzo mi się cieszył. Na pewno bym nie zazdrościł. To naprawdę jest czas, kiedy powinniśmy pamiętać o tym, co mówimy, do kogo mówimy, jak mówimy. Nie powinniśmy nikogo oskarżać. Nie powinniśmy nikomu przekazywać paniki, przerażenia, strachu, bo to naprawdę nie służy niczemu dobremu. Ja chcę też powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj tak chętnie odwołują się do rozwagi, do tego, żeby się zatrzymać, żeby się schować, bo to jest mądre. Kochani, nikt was nie atakuje. Za to wy atakujecie bardzo wielu takich, którzy robią coś odwrotnego. Ale w tym, co mówię, nie ma krzty złości czy chęci udowodnienia wam, że się mylicie. W tym, co chcę wam powiedzieć, jest słowo zachęty, ale też i ostrzeżenia. A mianowicie chcę powiedzieć, że skończyły się czasy plastikowego chrześcijaństwa. Skończyły się czasy, kiedy mogłem sobie wybierać, czy idę na nabożeństwo, czy idę w góry. Skończyły się czasy, w których będę mógł ukryć się w pracy, nie przedstawić siebie jako wierzącego człowieka. Te czasy się absolutnie skończyły. Nie wierzcie ludziom, także tym rozważnym, którzy twierdzą, że niedługo wszystko wróci do normy. Nie wróci, już nigdy nie wróci, a na pewno nie za naszego życia. Świat się zmieni. Świat zmieni się, zmienią się prawa. Tak, zostaniemy ograbieni z wielu praw, którymi jeszcze niedawno cieszyliśmy się. I wszystko oczywiście w imię dobra
i w imię naszego bezpieczeństwa. Ja nie wierzę osobiście w to, czytając Biblię i rozglądając się wokół, że to jest już ten czas, kiedy Pan przychodzi. Ja raczej wierzę w to, że Bóg zapowiada w ten sposób początek boleści. To ciekawe i zdumiewające, bym powiedział nawet, bo jak troszeczkę pogrzebiemy sobie po różnego rodzaju stronach internetowych, zobaczymy na agencje światowe, to gdzieś tam można sobie wyczytać takie wiadomości, że w marcu zdarzyło się wyjątkowo dużo różnego rodzaju kataklizmów. Trzęsienia ziemi, powodzie, osunięcia ziemi i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. A czy słyszycie o tym gdzieś? Nie słyszymy o tym. A co się stało? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nikt nie mówi o tym, że w Polsce jest smog? Nie smog wawelski, tylko smog w powietrzu. Czy to już zniknął? Nie ma go? Dlaczego nikt się nie buntuje przeciwko przekopowi Mierzei Wiślanej? Dlaczego nikt nie podnosi problemu budowy centralnego lotniska w Polsce? Jeszcze niedawno to była awantura na cztery fajerki. Dlaczego nikt nie mówi o CO2, którego tak dużo emitujemy ponoć do atmosfery? Wszystko zniknęło. I powiem wam dlaczego. Bo to jest oczywiste. Ludzie przestali na to zwracać uwagę. Ludzie się nie przejmowali tym. Ale żeby ludzi postraszyć, no to trzeba wywołać nowy temat. Trzeba wywołać nowy problem. No i mamy nowy problem. Mamy koronawirusa. Nie, ja nie lekceważę problemu, chociaż uważam na podstawie, i to powiem jednoznacznie, na podstawie informacji, które uzyskuję od lekarzy. Nie czytam i nie słucham tego, co ludzie traktuję to jako plotki rozsyłają pomiędzy sobą. Staram się dotrzeć do wypowiedzi lekarzy, także polskich lekarzy, i one są dostępne. I ci wszyscy ludzie mówią, że to nie jest żadna pandemia. To nie jest żadne szaleństwo. Oni wszyscy mówią, że to jest do opanowania bez najmniejszego problemu. Dlaczego tak się dzieje? Widocznie komuś potrzebny był strach. I ten strach się rozszerza. Kochani, jakby nie było, my wierzący ludzie w tym czasie jesteśmy ostatnią deską ratunku dla społeczeństwa, które zachorowało na strach i przerażenie. Nie przyjmuję do wiadomości, że ludzie wierzący boją się. Nie przyjmuję do wiadomości, że człowiek wierzący jest przerażony. Biblia niczego takiego nie uczy. Tak, są sytuacje, w których ktoś przechodzi kwarantannę i za przeproszeniem ma siedzieć na tyłku w domu i nie wyścibiać nosa, jeżeli ma przymusową kwarantannę. Są przypadki ludzi, którzy są przewlekle chorzy. Tak, oni powinni siedzieć w domu, dlatego że ten wirus właśnie im może zaszkodzić. Ale poza tymi przypadkami nie ma się co obawiać. Nie ma sensu roznosić przerażenia. Wiecie, dlaczego wśród wierzących panuje strajk i przerażenia? Dlatego, że nie żyją z Bogiem. Dlatego, że nie mają Bożego życia w sobie. Dlatego, że myśmy zapomnieli, co to znaczy Boża ochrona w naszym życiu. Myśmy zapomnieli, co to znaczy Boże namaszczenie. Myśmy zapomnieli, co to znaczy Boża moc w życiu wierzących ludzi. Dzisiaj ci wszyscy, którzy twierdzą, że skończył się dawno temu w Kościele czas cudów, są w podwójnym przerażeniu. Bo co im zostało? Słucha litera. Nic więcej. Biblia to nie słucha litera. Bóg to nie martwy Bożek, który niczego zrobić nie może, ale żywy i prawdziwy Bóg. Święty Bóg. Bóg pełen mocy i pełen chwały.
czasami wysyłacie mi różnego rodzaju maile, informacje, messengery. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Dziękuję też za wszystkie złe słowa. Dam sobie z nimi radę. Ale chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie jestem jakimś nadczłowiekiem. Ja nie jestem człowiekiem, który się nie boi. Chcę to jasno powiedzieć. Też zastanawiam się, też myślę, czy ta cała choroba nie dotknie mnie. Ale co mam zrobić? Nie mogę się ukryć w domu, ponieważ Bóg mi nie pozwolił na to. Więc muszę chodzić w odwadze, która pochodzi od Ducha Świętego. Muszę chodzić w mocy, która pochodzi od Ducha Świętego. Jeśli ktoś mnie uważa za głupszego, jego sprawa. Tak w ogóle, to głupi jestem. Nie wymyśliłem niczego szczególnego w życiu. Nie jestem genialnym matematykiem. No to głupi jestem. A im bardziej czytam Biblię, im dłużej ją czytam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że jestem głupi. I coraz głupszy. Ponieważ to, czego Biblia mnie uczy, po prostu mnie powala na kolana. Kochani, w tym czasie potrzebujemy Kościoła, który przypomni sobie, co to znaczy Boża odwaga, co to znaczy Boże namaszczenie, co to znaczy Boża radość, co to znaczy chodzić w zwycięstwie. Jeden z pastorów dzisiaj napisał, że obawia się, że wielu ludzi, którzy do tej pory uprawiali takie cielesne chrześcijaństwo, odpadnie. Ja to mówiłem tydzień temu. Nie trzeba było tygodnia czekać, żeby to powiedzieć i napisać. Nie trzeba było odwoływać nabożeństw, bo nie było takiego nakazu. Trzeba było gromadzić ludzi, robić po 5-10 nabożeństw w ciągu niedzieli, jeżeli trzeba było, a rozłożyć na sobotę i niedzielę, jeżeli się nie da. Ludzie, wspólnota Kościoła jest czymś nieocenionym. Nieocenionym. Ja wam powiem, my nie przerwaliśmy prowadzenia nabożeństw. Ale nie chodzi o nabożeństwa, bo słusznie, jak tam ludzie mówią, że Kościół to nie nabożeństwa. To prawda, ale Kościół zawsze się zbierał i wtedy żył. Wymieniał się darami duchowymi i prawdziwymi darami fizycznymi, materialnymi. Kościół to nie internet. Tfu z tym internetem, to jest coś okropnego, co się dzieje. Ludzie w internecie wydaje im się, że Boga chwalą. Niczego nie chwalą. Chwalą swój strach i swój egoizm, nic więcej. Internet nie jest miejscem dla Kościoła. Internet jest miejscem dla ewangelizowania ludzi, ale nie dla Kościoła. Kościół ma się zebrać. Kościół ma być razem. Niedawno słyszałem, jak jeden z pastorów prorokował, że to się już niedługo skończy. A guzik, prawda, już wiadomo, że następne 2 tygodnie te restrykcje trwają. A kto wie, ile jeszcze będą trwały? Co zrobicie, jak będzie trwało to 3 miesiące? Kogo będziecie mieli na nabożeństwie po 3 miesiącach? Puste krzesła, tak jak dzisiaj. I wtedy się zacznie płacz. I wtedy się zacznie ból i smutek. Zbierajcie się, kochani. Nikt wam nie będzie zarzucał tego, że na początku nie zgromadzaliście się, ale przecież nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, żeby to dzisiaj rozpocząć, żeby znowu zacząć się zgromadzać, być razem, modlić się, nakładać ręce, wspomagać tych, którzy są starsi, którzy potrzebują autentycznie pomocy, podawać rękę tym, którzy się boją, którzy naprawdę w tych trudnych czasach nie mają z kim rozmawiać. Nie mają się do kogo udać, bo niewierząca rodzina też się boi. Telefon nie wystarczy, to nieprawda. Telefon nie wystarczy. Wiem to, bo jestem z ludźmi, bo rozmawiam z nimi, bo nie ma nic cenniejszego, jak w tym trudnym czasie usiąść przy stole, pośmiać się w kilka osób, pomodlić się, po prostu pobyć ze sobą, wypić kawę, herbatę. To jest to, do czego Bóg nas dzisiaj zachęca.
Nie dajcie się z tego okraść, kochani bracia i siostry. Tak jak czytaliśmy, Bóg powiada, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Dzisiaj nie mamy szukać tego, co szuka świat. Świat szuka bezpieczeństwa i nie znajdzie go. Ale my szukajmy Boga, a znajdziemy Go. Przecież On nas zbawił, przecież On nas oczyścił ze wszystkich naszych win. Przecież On swojego Syna posłał na krzyż, aby ci, którzy w Niego uwierzyli, mogli żyć. To czego my się boimy? Chcecie przetrwać? No to jest ciekawe pytanie. A jeżeli chcecie przetrwać, to na co liczycie, że co będzie później? Bo może się okazać, że w tym świecie, który zastaniecie po tej katastrofie, nie będziecie chcieli żyć. A tak przynajmniej byście odeszli z tego świata z honorem, z uśmiechem na ustach, świadomi tego, że położyliście swoje życie, aby inni mogli uwierzyć, być zbawieni. Nikogo do niczego nie namawiam. Mówię do tych, którzy już się dali namówić Duchowi Świętemu, bo ci, którzy się nie dali namówić, pewnie się nie dadzą namówić. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy postąpili dobrze i mądrze, zgodnie ze swoim sumieniem, bo to trzeba podkreślić, zgodnie ze swoim sumieniem, że jak przeminie ten czas, będą się mogli spotkać, będą sobie mogli podać rękę, wybaczyć sobie, pokrzepić się wzajemnie, bo nie będzie lepszych i gorszych. Bo wszyscy będziemy mieli ten sam problem. Będziemy mieli poraniony Kościół, będziemy mieli zdziesiątkowany Kościół, będziemy mieli ludzi, którzy potracili wiarę. Wszyscy będziemy to mieli. To nie będzie tak, że będą zbory lepsze i gorsze. Nieprawda. Kościół jest jeden. Nieważne, jaką reprezentujesz denominację, Kościół jest jeden. Kochani bracia i siostry, szanujmy się wzajemnie, kochajmy się dzisiaj. Nie musimy się ze wszystkim zgadzać, ale nie atakujmy siebie. Wzajemnie nie atakujmy siebie, bo to po prostu dla świata jest sygnał podły, a demony na tym żerują i pokazują to ludziom niewierzącym. Niech nas Bóg błogosławi.